Koszykarze Hydro Trakuradom w ostatnich tygodniach grają w kratkę. Dobre mecze i zwycięstwa przeplatają porażkami. W ostatnim spotkaniu podopieczni Roberta Witki przegrali na wyjeździe ze SKS-em Starogard Gdański, a w środę 8 marca zmierzą się u siebie z walczącą jeszcze o awans do fazy playoff Decką Pelplin. Początek spotkania o godzinie 19 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu przy ulicy Narutowicza 9.